dobry, witajcie 1 stycznia 2023 roku. W dzisiejszym materiale będę starał się powiedzieć wam, jakie plany na 2023, przynajmniej związane z moim hobby. Druga sprawa, pokażę wam, jak uprawiłem siekierę 600-kę Kulka Forza, znaną i lubianą przez większość z was, pewnie ze względu stosunek jakość cena. Trzecia sprawa, pokażę wam, w jaki sposób oprawić duże krzesiwo, które ja nazywam spawarką, ponieważ nie jest wielkie, 15 chyba i 2 ma centymetra i średnicy 1,27. One występują u pana Karola na OLX. Można sobie zakupić i oprawić samodzielnie. Można też poprosić o wywiercenie, przewiercenie dziurki i przewleczenie na przykład kawałka sznurka, żeby się go lepiej trzymało. A jak krzeszę takie krzesiwo i w jaki sposób go oprawić, no to pokażę wam już, jak dojdę na miejsce. No i co jeszcze? Chyba tyle. Sprawdzam, testuję. Ciężko to nazwać testowaniem, bo to już przetestowane przez innych, ale sprawdzam sobie mój prezent mikołajowy od firmy Fjällräven, czyli Singi 28. Pewne rzeczy mi się już nasuwają po kilku, powiedzmy, chwilach użytkowania. Pierwsza rzecz, o, koran, to weźmiemy. Będziemy się bawić krzesiwem, to sobie weźmiemy trochę kory. Pierwsza rzecz jest taka, że brakuje mi dociągnięć szelek. I generalnie to jest tylko tyle, co mi brakuje. Jeżeli chodzi o inne minusy, na ten moment nie zauważyłem. Poza tym, że trochę łapie siatka na plecach, śmieci. Aczkolwiek nie wiem, jak to będzie w dłuższej perspektywie wyglądało, dlatego też nie wypowiadam się. Jeżeli chodzi o plusy, no to przede wszystkim doskonałe wykonanie. I tutaj nie ma o czym mówić, bo wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o konstrukcję, też jest przemyślana i bardzo dobrze zaprojektowana. Poza tymi dociągnięciami klapy górnej do szelek, jednak zdecydowanie plecaki turystyczne mają to lepiej rozwiązane, choćby nawet właśnie Deuter, którego używałem do niedawna. Natomiast no, Singi to nie jest plecak turystyczny, dlatego też tutaj ciężko byłoby mi go porównywać do Deutera czy Deitera. No i chyba tyle na ten moment. Także jeżeli jesteście zainteresowani dalszą częścią, to oczywiście zapraszam, żebyście zostali. A jeżeli nie, to zobaczcie, jak wygląda świat 1 stycznia 2023 roku. No tak nawiasem, to ciekawe, jak wyobrażali sobie nasi dziadkowie, co będzie za 100 lat, nie? No tak samo, jakbyśmy teraz mogli siebie zapytać, co będzie za 100 lat waszym zdaniem? Czy jeszcze coś będzie tutaj, w tym świecie? No ale to są jakieś akademickie rozważania, więc nie zabieram wam czasu. Jak ktoś chce, to można się nad tym zastanowić. Coś oskubało ptaszka. No takie życie, niestety.
No, dom się zawalił Maćkowi, kurde. Maciuś, popatrz, co się stało z twoim domem. Myślałem, że będzie trochę wiało, a tutaj jest całkiem fajnie. Nic nie wieje. Takie nietypowe miejsce jak dla mnie, bo jesteśmy nad samą taflą wody. Ale 1 stycznia nie spodziewam się tutaj nikogo spotkać. No i co? I o planach odnośnie kanału mojego wam chciałem opowiedzieć. Odnośnie w ogóle mojego hobby. Plany są następujące. W tym roku będę starał się pokazać wszystkim państwu, jak niewiele trzeba, żeby się bawić. Takie sobie dałem postanowienie noworoczne odnośnie swojego kanału, ale nie tylko kanału, ponieważ będę starał się w dalszym ciągu robić warsztaty Shirinyoku, dlatego że właśnie to jest moim zdaniem istotą naszego hobby. Jasne, palenie ognisk, oczywiście, leśne rzemiosło jak najbardziej. Natomiast jak ktoś już te rzeczy opanuje i przejdzie sobie jakiś poziom wyżej, to zaczyna mu się po prostu nudzić i będąc na biwaku po prostu chce się cieszyć przyrodą, a leśne kąpiele, czyli Shirinyoku, to jest łączenie się w mojej ocenie z przyrodą, dając sobie, swojemu organizmowi, swojemu ciału, swojemu mózgowi przede wszystkim, niesamowity odpoczynek. Także będę starał się państwa zarazić aktywnym odpoczynkiem, w zgodzie z naturą, miejmy nadzieję, że w zgodzie z naturą, będę starał się i będę robił wszystko, co będę mógł, aby jak najbardziej robić to w zgodzie z naturą. Natomiast zdecydowanie będę stawiał na odpoczynek. Oczywiście będą jakieś tam nowe sprzęty, aczkolwiek chciałbym uciec od przede wszystkim tego pędu konsumpcyjnego, który nam towarzyszy, bo tak naprawdę on do niczego nie prowadzi. Natomiast jasne, no będę pokazywał nowy sprzęt, bo wy jesteście zainteresowani tym sprzętem. Dlatego też to, co będę sprawdzał na sobie, będziecie widzieli i wy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o krzesiwo, bo to może pierwsze, to krzesiwo jest takie. Ono jest dość długie, jak widać, nie widać. Położę tutaj, żeby wam zobrazować pewne rzeczy. Jest takie. Do krzesiwa można dorobić uchwyt z byle czego, ale ja tutaj mam kawałki od Jacka Lewonia jeszcze, które nam wysłał. Oczywiście można przewlec tylko sznureczek, nie? I wtedy macie sznureczek. No i tutaj trzeba sobie dopasować, nie? Czy taki na przykład będzie wam dobrze się nim krzesało, a może taki, o, widzicie? A to się już trzyma superancko, nie? Też można zwrócić uwagę na to, czy na przykład w tym nie jest za bardzo, o, nawiercona za głęboko dziurka, czy wam to odpowiada, czy nie. Bo można wziąć na przykład taki mały, w którym dziurka jest nawiercona tylko tyle i osadzić. Na czym to osadzam? Osadzam to na takim kleju dwuskładnikowym, Poxipol,
zaraz będę to robił. To są takie dwa kleiki jakieś epoksydowe i za moment to zrobię, ale pierwsze pokażę wam, jak to krzesiło krzesze, bo krzesze superancko moim zdaniem. Tak będzie dobrze, bo to jest nówka. Czy coś zobaczycie? Może ja się przeniosę tutaj. O, widzicie? I teraz. Cyk, tak? Nie widać, nie? Spróbujemy inaczej. To spróbujemy tak, dobra? Tu już było darte, jak widać, nie? Ale dajmy od nowości. No ja uważam, że to krzesiwo krzesze świetnie, aczkolwiek są oczywiście lepsze. Ja wybrałem taką uprawę do tego krzesiwa i właśnie będę robił tutaj wszystko w tym kierunku, aby rozrobić klej, żeby go zespolić. Pozostałe kawałki oczywiście schowałem. Gdyby ktoś takie krzesiło miał, 1,25, chciałby mieć i sobie kupił, a nie miał oprawy, to proszę napisać do mnie na maila, to bardzo chętnie taką oprawę wyślę, jedną sztuczkę. Nie ma żadnego problemu ze mną. O. Okej. No i teraz trzeba to rozmieszać. Trzeba wziąć jakiś patyk. Powiedzmy, że to będzie taki patyk. O. Wymieszamy ten klej. I będziemy ładować go tutaj. Oczywiście później jak to stwardnie, to co wam wypłynęło, to możecie sobie doczyścić delikatnie papierem ściernym, scyzorykiem, czym tam chcecie. No i osadzamy krzesiwo. Cyk. O. I zostawiamy go do wyschnięcia. Ja tu jeszcze zbiorę nadmiar tego kleju. O. Tak, żeby to miało ręce i nogi, no i efekt finalny będzie taki mniej więcej. Krzesiwo będzie się trzymało tak jak rękojeść od pistoletu i będzie go można powiesić sobie na szyi, bo ma dziureczkę, więc takie coś. No jeżeli chodzi o siekierę Hultaforce, to jest 600. Co zrobiłem? Oczywiście znowu, no, wykonanie nie jest piękne i piękne być nie musi. Ma to działać po prostu. Tutaj jest pasek. Dwie warstwy paska skórzanego, kupionego kiedyś na Ciucholandzie. To jest w dalszym ciągu ta torebka, którą kiedyś tam kupiłem. I zrobiłem to, podpatrzyłem pomysł od pana Heimo Rosselli. Jego siekiery są
wyposażone właśnie w takie oto zapięcia. Cyk, myk, pyk. Tutaj jest to przyszyte. Dodatkowo, jak sobie zepniecie, to możecie też przytroczyć do paska, do spodni. No i zdejmujecie i macie Halta Forsa. Chyba najbardziej budżetowa siekiera Halta Forsa. No nie jest to jakaś mega siekiera, bo jest to, tak jak mówię, budżetówka, ale na biwaki spokojnie wystarczy. Na pewno nie jest to Grans 420, którego uwielbiam, ale na biwaki całkiem spokojnie wystarczy, tak samo jak do pracy przy domu. No i jak taki Halta Fors pracuje, to pewnie widzieliście na wielu kanałach. W zasadzie jest to toporek jednoręczny. Jak widzicie, oburącz, średnio wygodnie, ale jedną ręką całkiem spokojnie sobie radzi. No teraz zobaczymy jeszcze w chwycie krótkim, ponieważ siekiera generalnie ma stylisko. Ta siekiera, jak i każda chyba skandynawska siekiera, ma doskonale wyprofilowane to stylisko. Dlaczego? Dlatego, że to jest długi uchwyt i tutaj można robić jednorącz tym toporkiem, siekierką. 600 gramów jest dość ciężkie jak na jedną rękę, ale jest to jednoręczny toporek czy siekiera. Można robić to oburącz, ale mając na przykład mniejsze gałęzie, łapiemy tutaj na tym przewyższeniu, nie? Tu mamy przewyższenie i łapiemy, tutaj mamy z kolei wybrany dołek i łapiemy tutaj. Ale chcąc zrobić w chwycie zupełnie krótkim, czyli takim rzeźbiarskim, to łapiemy siekierę przy samej głowicy. I ta siekiera doskonale sobie radzi. Natomiast teraz wam pokażę ten chwyt tutaj na tym wybrzuszeniu. Popatrzcie. Jeżeli mamy mniejszy patyk i chcemy uderzyć, pamiętajmy o tym, że tak jest zdecydowanie bezpieczniej, bo nam siekiera spadnie. Oczywiście nie róbmy tego siedząc. Natomiast ja nie będę rąbał drewna, tylko chcę wam pokazać sam uchwyt tej siekiery. Uderzacie.
i tę siekierę trzymam tutaj, nie? Trzy uchwyty. Skandynawska siekiera. Ja uważam, że Hultafors 600 to jest w zupełności wystarczająca siekiera do na biwaki i takie inne wyjścia. No to teraz założę to moje etui na siekiereczkę. Jak widać, o, tutaj możecie sobie wpiąć tę siekiereczkę do waszego pasa bushcraftowego. I tutaj trzeba dość mocno zacisnąć, aby wskoczyło w sprzączkę. Tak sobie trzeba zrobić dziurki, żeby dość mocno je zaciskać. Przełożyć i macie właśnie osłonę zrobioną domowym sposobem. Wydaje mi się, że warto popróbować i pokombinować. Moje krzesiwo już oprawione. Można nim like my fajerzyć, używając na przykład do tego celu noża. Tak jak mówię, bardzo wygodny chwyt. O, widzicie, takie wiórki, te magnezowe, czy jakieś to cerowo-magnezowe, one dają dodatkowy... O, snobiskier, widzicie? Pali się na upartego. Żeby zobrazować wielkość tego krzesiwa, to tak w porównaniu z Falkniwenem F1. Wygląda prawie takie samo jak F1. Oczywiście coś wam jeszcze pokażę na koniec. Popatrzcie, posiadając taki zestaw, który ja uwielbiam, czyli Victorinoxa Campera, możemy pozyskać drewno. Tutaj jest akurat, ktoś obciął brzozę, więc ona jest w miarę świeża, nie wiem ile tutaj leży, ale chcąc uciąć patyk i nie tłuc się po nożu, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Nacinacie sobie tak, w ten sposób, naokoło. I tak naprawdę ten patyk jeżeli obetniecie go naokoło, on wam sam odejdzie. O, proszę. Oczywiście, posiadając Victorinoxa, nie musimy się tak męczyć, bo mamy do dyspozycji piłę. Czyli też ten patyk możemy pozyskać w ten sposób, nie? Natomiast mając inny nóż, żeby się nie tłuc, bo to jest bez sensu, też robimy po prostu kilka nacięć. Nawet tutaj, jeżeli mamy sęk, widzicie, robimy kilka nacięć naokoło tego patyka. I też ten patyk w doskonały sposób pozyskamy. Mając natomiast takie narzędzie, jakim jest toporek, czy siekierka, czy jak zwał, tak zwał, ten sam patyk
możemy po prostu pozyskać, uderzając. Po co wam to pokazuję? Przede wszystkim po to, żeby nie tłuc się po nożach, bo od tłuczenia, czyli od pracy ciężkiej, jest siekiera. Natomiast wszelkie inne prace, które wykonujemy naszymi narzędziami, są uzależnione tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. No, jasne, że jeżeli ktoś ma wysokiej jakości nóż, który jest mega wytrzymały, na przykład taki jak Outrider, mój Outrider, to on też siekiery czy toporka nie zastąpi. Ale nie nadużyjecie go, używając właśnie w ten sposób, że się po nim tłuczecie. Natomiast ten nóż też możecie się tłuc do bólu i po nożu, i możecie pozyskiwać nożem w różny sposób różne rzeczy. O. Tylko po co, nie? Jak można to wykonać w prosty sposób, używając narzędzia, jakim jest siekiera. Ale to wszystko zależy od waszej pomysłowości. Taka dygresja na koniec. Też może oznaka, co będzie się działo na kanale w tym roku, że będą pokazywane noże, ich wytrzymałość w taki bądź w inny sposób, ale aby pamiętać o zasadzie tych trzech narzędzi, że jest nóż, który służy do cięcia, piła, która służy do piłowania, i toporek, siekiera, który służy do rąbania. To wszystko w pierwszym dniu 2023 roku. Życzę wam, moi kochani, abyście przeżyli ten rok w zgodzie z naturą. Abyście przeżyli ten rok w zgodzie z sobą, w zgodzie z Panem Bogiem, żebyście nigdy od waszych wartości nie odeszli. Życzę wam dużo zdrowia w nowym roku. Życzę wam spokoju. Życzę wam, aby każdy z was znalazł ducha. Zostańcie w nim i zapraszam w przepiękne Beskidy.